mieszkańców, my mieszkańcy chcemy mieć swój szpital. Tylko bardzo dziwna rzecz, że starostwu nie zależy na szpitalu. Mówi się, że od wielu lat, powiedziałam 40, dobrze, od 20 lat mówi się, że jeśli szpital istniał, musi być winda. Tej windy nie ma. Słuchajcie Państwo, zobaczcie, panie Dziedzic dostał starą, rozwalającą się przychodnię. Tam jest winda, tam będzie basen. Skąd on ma pieniądze? A tu szpital, gdzie jednemu staroście nie zależało na szpitalu. Teraz widzę, że pan też nie zależy na szpitalu. Ale to, co wy mówicie, nie mamy żadnych gwarancji, że będzie ten szpital istniał, to będzie tak stopniowo. Jeżeli chodzi o Wejherowo, mam bardzo złe wspomnienia, bo zawiozłam męża 20 lat temu z udarem mózgu o 3 nad ranem do 9, nie zrobili przy nim nic. Już abstrahując od tego. Jeżeli chodzi o oddział ginekologiczny, położnictwo, to był oddział najlepszy chyba w Polsce. Kto zrujnował? Jeżeli by był dobry gospodarz w szpitalu, nie dopuściłby do tego. Tu dyrektor szpitala Wejherowa śmieje się, że na ginekologii nie ma windy, że nosze zostały. Czyja to jest wina? Gospodarza szpitala. Dziękuję. Kiedy odpowiedział z radnych powiatowych, no i pani burmistrz, dlaczego my, miasto powiatowe, tyle lat, Kłódzk, umiera we wszystkim. Pod każdym względem. To miasto umiera we wszystkim. W turystyce wyrzucili turystów, teraz na chorych wyrzucić na komercję do Wejherowa. Dlaczego nie ma porządnego gospodarza? Tak jak pani powiedziała, Dziedzic może pałace budować. Z czego? Mam powiedzieć, należałam do tej przychodni. Chciałam tylko skierowanie na posie tłoczu. Nie dostanę. Dlaczego? Poszłam do pana Dziedzica. Ja na panią dostaję 8 zł, a badanie kosztuje 37. Proszę iść sobie prywatnie. Kartę zabrałam, podziękowałam. Tak, my jesteśmy leczeni przez kapitalistów. Ja jeszcze, przepraszam, przedstawię się, Tadeusz Cyra, przewodniczący Rady HDK województwa pomorskiego. Mam takie podstawowe pytanie, tutaj mi się nie podoba na przykład pana zachowanie, jest psychoterapia na władze poprzedniej. Ja rozumiem, że były błędy i rozumiem, że od długiego czasu nikt z tym nie robił, ale pan przyjmując tą funkcję wiedział o tej sytuacji i pan powinien się z tym liczyć, że pan będzie musiał to rozwiązać. A pan chce to rozwiązać w taki sposób, żeby tego problemu się tylko pozbyć. Pozbyć, tak. Pozbyć. Ja uważam, że problemu pozbyć się pan nie pozbędzie. Bo jeżeli pan nawet odda do Wejherowu, to Wejherowo, tak jak ze wszystkimi takimi podmiotami gospodarczymi, które zostały skonsolidowane, po jakimś czasie znowu się je dzieli. Sprzedaje się drogi i będzie sprzedany na szpital inny. Może pan się zabezpieczać w jaki pan sposób chce, że umową. Umowa i tak. Każdy prawnik tą umowę w jakiś sposób podważa. I tylko zależy, ile mu się zapłaci. No niestety taka jest prawda. Tak jest. Prawnik zawsze znajdzie kluczki prawne, który wykorzysta, bo pan nie jest w stanie nigdy takiej umowy stworzyć, że ona wszystko zabezpieczy. Żeby ten szpital istniał. Ja tutaj jestem mieszkańcem tego miasta. Dużo gorzej jest niż u nas w Polsce. Ja nie narzekam na to, że jaki szpital jest. Tylko, że jeżeli taka atmosfera przez ileś lat jest wokół szpitala, to tutaj nigdy żaden dobry lekarz nie będzie się chciał zatrudnić ze względu na to, że on nie jest pewny tej pracy. On nie może się tutaj rozwinąć. I o to powinniście dbać. Robicie taki hałas wokół szpitala, a przez to robicie jemu szkody. Ja tutaj też do pana dyrektora mam. Jeżeli dyrektor mówi, że nie jest w stanie zapewnić środków na i kontraktów, to jest pan nieudolny dyrektorem. Nie chodzi mi o to, że ja chcę tutaj pokaz jakiś zrobić. Nie. Tylko uważam, że jeżeli ja nie jestem w stanie zapewnić funkcjonowania tego podmiotu gospodarczego, to ja rezygnuję, odchodzę i przekazuję komuś innemu, a nie siedzę do końca szarpaka. Teraz do pani burmistrz. Pani burmistrz też odpycha. To jest sprawa powiatu. Przepraszam, panowie wójtowie, burmistrzowie.
Czy wam jest trudno złożyć się na windę do szpitala? Tak. My się złożymy. Jesteście członkami tej samej społeczności. Z naszych podatków żyjecie. Proszę o pieniądze złożyć się i tą windę ufundować, czy inne jakieś inwestycje. I szpital będzie istniał. Tylko nie można tylko myśleć, że ja piluję miasta, ja piluję jakieś gminy. Pan był wójtem. Ile gmina Krokowa dała na szpital? Mam takie pytanie. Wiedziała o problemach. Czy wystąpiła z taką chęcią do pomożenia utrzymania szpitala? Ja mówię, więcej.